która zaprezentowała nam zdjęcia z Andaluzji, a dokładnie z Syrii. Mam przyjemność przeczytać kilka informacji o niej, bo naprawdę najkrótszy życiorys, jaki kiedykolwiek miałem możliwość przedstawić, to jest właśnie Andaluzji. Składa się z jednego zdania. Jestem członkiem SPAF-u od roku 2009. No nie ma żadnej innej informacji na temat dokonania Ale potem jest kilka informacji, dotyczących osiągnięć. Ta wystawa, z tego co tutaj jest w materiałach, które są dołączone do tej wystawy, jest wynikiem pobytu autorki na wakacjach w Andaluzji, które miały trwać 3 miesiące, trwały 7 lat, gdzie mieszkała, żyła, tworzyła, realizowała swoje pasje, pracowała, realizowała swoje pasje. I ta wystawa jest podobno pierwszą z cyklu, które ma jeszcze zamiar zrealizować. Przy okazji tej wystawy oraz na naszej, w każdym razie, jak pamiętam, do naszej kadencji, będziemy mieli możliwość posłuchania muzyki flamenco. Pan Filip Swinarski zaprezentuje nam kilka utworów flamenco i będziemy mogli trochę poczuć klimat Andaluzji. I chyba to jest to wszystko, co chciałem Państwu powiedzieć. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Mianowicie zostaliśmy docenieni przez autorkę, bo nam serdecznie podziękowała za możliwość zaprezentowania swoich w naszej galerii. To jest dla nas naprawdę sympatyczne i no, cieszymy się z tego, że jesteśmy docenieni. Teraz chciałem poprosić tradycyjnie, żeby powiedział kilka słów, pan profesor Adam Markowski, który jest w zasadzie twórcą tej galerii. My tylko kontynuujemy jego, staramy się w każdym razie kontynuować jego dzieło. Powiem pani Leokadia Kraniuszko, która jak zwykle zabiera głos na tematy artystyczne i autorka, która będzie miała rzeczywiście swoje pytanie, opowie nam więcej na temat tej wystawy. Ja dziękuję Państwu, poproszę o dziękuję. Dziękuję bardzo. Jako nie mam wery dzisiaj, żeby mówić o bezpieczeństwie. Bo tradycyjnie mówię na temat bezpieczeństwa, ale muszę powiedzieć, że Andaluzja w moim życiu odegrała też pewną rolę. No byłem w kilku miejscach, Sewilla, Malaga. Chciałbym nawiązać do tego tytułu pani. Sewilla codzienna, taka zwykła, naturalna, prawda? I to wybija w tych pani pracach, bo Andaluzja to przede wszystkim słońce, to flamenco. I jednej rzeczy, której tutaj pani nie pokazuje, a tam to jest na czele, to jest kolina. Dlaczego tych kolinitów pani fotografuje? Ja się biłam z sobą moralnie 7 lat. Czy mogę pójść i zobaczyć? Dlatego, że z jednej strony to jest przepiękny teatr, jeśli chodzi o surowie, o sposób, to te wszystkie wspaniałe akty, o choreografię. To jest przepiękne. A z drugiej strony, jest to jednak dzisiaj z naszego punktu widzenia jednak dręczenie zwierząt, tylko nieustawione. Powiem, że dokonywałam takiego 7-letniego wyboru i śnieć. I w końcu przyszła pandemia i to po prostu nie poszło, nie wróciłam do Polski, więc temat mi się jakby sam rozwiązał. Tak, a powiem, że to był dodatkowy dla mnie dylemat, bo ja bym, to jest taka rzecz, że rzeczywiście powoduje wiele dyskusji w Hiszpanii. No i o ile ona została zakazana zupełnie w Katalonii, jakby różne moje podejście, jakby już tej głębi Hiszpanii tam osoby stamtąd, no to Andaluzja jednak mimo wszystko dalszym ciągu widzi w tym, to są ludzie strasznie emocjonalni i oni są z tym czują bardzo związani i dla nich rzeczywiście to życie, jakby tak spojrzeć od strony Andaluzjczyka, no to jest Goida, która zresztą trzeba wiedzieć o jednym, ona nie trwa cały rok, ona się zaczyna podczas Wielkiego Tygodnia. I ta z Wielkiego Tygodnia jest taka najbardziej doniosła, ponieważ oni się doszukują tej symboliki, że ten, prawda, Jezus tutaj ukrzyżowany i tak jest i to wszystko, więc no ja tak jakoś jako Polka nie do końca przełamałam sobie to myślenie. Oni do tego podchodzą jako coś pięknego, jako do sztuki, jako do teatru. No i te 7 lat było dla mnie bardzo jakby trudne, żeby się zdecydować, bo to jest taki cykl od kwietnia do października, aż tam do końca września. No i później już jakby tej kobiety nie ma, więc te dylematy miałam tak co pół roku. Muszę powiedzieć, że teraz widzę, że Korka to jest pewnym czynnikiem w Bagorze do życia. Natomiast mnie jeszcze nurtuje, ale każdego z nas może nurtować, nurtuje sprawa
tej fotografii czarno-białej, fotografii kolorowej. Tak. Bo przecież Hiszpania to te kolory są nadzwyczajne. Mm-hmm. W tym słońcu, w tej pogodzie, w tej kulturze i w tej naturze. Wydaje się, że kolor byłby no, najbardziej oddawał to, co jest w Hiszpanii i w Andaluzji szczególnie. A dlaczego właśnie te czarno-białe? Tu jest takie stwierdzenie, prawdzie te cztery przyczyny są, tu pani pana pisała. Wystawa o smutku, radości, zadumie i miłości. No, miłości takie były, pewnie też miłości. Nikt nie zna mojej relacji, jak państwa, które dzisiaj złapałam, wam macie pocałunku, ale mam nadzieję, że to jest taka prawdziwa miłość. To jest koniec przyrodny do was. Powiem tak. Powodem pierwszym, zanim rozwinę to, jest taki, że państwo nie jesteście na wystawie o Hiszpanii. To jak też od razu wyeliminować z głowy. Jesteście państwo na wystawie o życiu, o człowieku. I powodem jest to, że oczywiście właśnie kiedy przyjechałam i dostałam propozycję, bo ta wystawa była pokazywana w pierwszym miejscu, to w Regionalnym Ośrodku Kultury w Częstochowie, no to ja wyjęłam te wszystkie moje dyski, które przywiozłam, bo to nie było w pozorom wcale 7 lat wakacji tutaj. Ja chciałam powiedzieć, że gdyby to było wakacje, to ja przyjechałam z mnóstwa innych zdjęć. Nie, natomiast jednak było 7 lat życia tam. Właśnie to miało jego ogromny wpływ. Dlaczego? Bo ja tam rzeczywiście pojechałam na takie 2-3-miesięczne wakacje i zostałam. I zostałam nie dlatego, że to był super fajny moment taki ekonomiczny i po prostu praca leciała zewsząd. Wprost przeciwnie, to był przyspieszony kurs na zostanie komandosem. I ten kurs, żeby zostać komandosem, to trwał 7 lat. I to było naprawdę codzienne zmaganie się i próba charakteru, i siły, i wytrwania. Jak długo wytrwałam w kraju, który był niesamowicie toczony kryzysem i jest nadal. I najbardziej dotkniętym regionem właśnie jest Andaluzja i Irlandia.